To jest Mercedes W211, czyli E-klasa, która jest bardzo podobna do poprzednika o znaczeniu 210, tyle że tak nie rdzewieje, na całe szczęście. Czy Mercedes odrobił także lekcje z innych przedmiotów i faktycznie jest to samochód godny zakupu, mimo że od jego premiery minęło 20 lat? Oglądajcie do końca, aby dowiedzieć się wszystkiego o typowych usterkach, dostępnych silnikach, wyposażeniu, praktyczności, a także tego, kto miał takie auto jako służbówkę, poza taksówkarzami. Zapraszam do oglądania. Nie jesteś jeszcze subskrybentem Otomoto TV? Zmień to i nie przegap kolejnych filmów. Kliknij czerwony przycisk i włącz wszystkie powiadomienia. Zapraszamy także do Funkiel grupy na Facebooku, gdzie pomagamy sobie z usterkami samochodów, wspieramy się w zakupie i sprzedaży oraz dzielimy doświadczeniami. Link w opisie. Po okularze przyszedł czas na kolejnego okularnika. W211 jest całkiem nową generacją, ale bardzo przypomina swojego poprzednika, a delikatnych różnic możemy szukać w takich elementach jak lampy czy grill. Samochód jest pełen krągłości, a zarazem elegancji i stonowania. Może to właśnie dzięki temu ten model wolno się starzeje. Z przodu cztery okrągłe lampy, wielki chromowany grill z poziomymi żebrami, a na długiej masce wystająca gwiazda. Z boku bardzo grzecznie, praktycznie bez ostrych krawędzi. Na drzwiach listwa ochronna, a na dachu chromowane relingi. Z tyłu subtelny spoiler z szerokim światłem stopu, chromowana listwa oraz spore jajowate lampy, ale trzeba wspomnieć, że w sedanie reflektory wyglądają zupełnie inaczej. Produkcja tego modelu osadzona była w latach 2002-2009, a lifting odbył się w 2006. Dostępne dwie wersje nadwozia, sedan oraz kombi oznaczane literką T. Zacznijmy od tego, że ten egzemplarz ma prawie 300 tysięcy kilometrów i nadal jest w doskonałej kondycji. Praktycznie nie ma tutaj miejsca, po którym byłoby widać jakieś większe zużycie. No może na kierownicy jest takie przetarcie, lekkie błyszczenie. W sumie nic dziwnego, bo materiały są bardzo dobrej jakości, elementy są solidnie spasowane. Taki Mercedes z prawdziwego zdarzenia. Zresztą mamy tutaj egzemplarz w bardzo ciekawym układzie kolorystycznym, czyli jasna tapicerka i drewniane wstawki. Podoba mi się. To jest właśnie to, za co często lubimy Mercedesa. Ten klimat, ten luksus. Najsłabiej oczywiście wygląda ten czarny panel radia z wieloma przyciskami i małym ekranikiem o słabej grafice, ale jak to dzisiaj często się mówi, lepiej mieć tych guzików za dużo niż nie mieć żadnego. A tutaj jest prosto w obsłudze, ponieważ każdy przycisk ma swoją funkcję. Oczywiście mówimy tutaj o aucie, który ma co najmniej kilkanaście lat, więc niektóre rzeczy mogą nie działać, na przykład nawigacja, potrzebna jest płyta, gdzie ona jest? Nie wiadomo. Telefon można podłączyć przez Bluetooth, teoretycznie, ale nam się tego po wielu próbach nie udało zrealizować. Ale narzekać nie ma co. Podobny panel znajduje się nieco wyżej, jest to klimatyzacja, kilka przycisków, dwa pokrętła oraz malutki wyświetlacz, bardzo prosty w obsłudze. No i tutaj jeszcze podobny pas z kilkoma przyciskami, między innymi od podgrzewania foteli czy centralnego zamka. Pod spodem zamykany schowek, taka półeczka, zbyt mała, żeby włożyć tutaj telefon, jakieś drobnostki powinno się udać. Obok gniazdo zapalniczki. Dźwignia zmiany biegów, ładnie wkomponowana w całokształt. Na górze ma oznaczenie wersji wyposażenia, a tutaj przycisk do zmiany trybu jej pracy. Możemy wybrać komfort albo sport. Tutaj guziczek od wyłączania czujników parkowania. Warto wspomnieć, że jak to w Mercedesie, mamy takie diody pokazujące nam odległość do przeszkody. Jedna znajduje się na desce rozdzielczej, a druga z tyłu na podsuficce i obserwujemy ją przez lusterko wsteczne. W tym miejscu zamykany schowek, który potencjalnie może nam posłużyć jako uchwyt na kubek, więc poproszę nasz testowy kubek. No i udało się, choć się buja, to nie ma opcji, aby się przewrócił. Tyle, że jest ten schowek bardzo głęboki, więc jak wsadzimy tutaj na przykład espresso ze stacji, to ciężko będzie potem po nie sięgnąć. Dalej mamy podłokietnik, otwiera się on w ten sposób. Tutaj przewidziane jest miejsce na telefon. Oryginalnie pewnie znajdowało się tutaj coś z czasów, kiedy Nokia i Motorola były liderem branży telekomunikacyjnej, ale większość współczesnych smartfonów też tutaj zmieścimy. Pod spodem jeszcze jeden schowek, dosyć głęboki, parę drobnostek też powinno udać się zmieścić. Przed pasażerem taki oto schowek. Nie podoba mi się, że opada w ten sposób. W Mercedesie powinno się to odbywać bardziej łagodnie. Jeśli chodzi o pojemność, no niestety, ale wygląda to kiepsko. Jest światełko, no i to kilka tam przegródek, jakiś uchwyt na długopis. Natomiast obok jest ciekawa szufladka, do której można włożyć jakieś drobne pieniążki na myjnie
czy coś tego typu. Na górze jest szyberdach z manualną roletką, z możliwością otwierania przyciskiem. Kierownica jest elektrycznie sterowana. Oczywiście zajmuje to trochę czasu, ale zakres jest szeroki i oczywiście w dwóch płaszczyznach. Dodam jeszcze, że na czas wysiadania z samochodu kierownica troszkę się unosi, aby nam to ułatwić. Jak to w Mercedesie, po prawej stronie żadnej manetki nie spotkamy. Wszystko skrywa się w tej po lewej stronie. Tu jeszcze dodatkowa do obsługi tempomatu i limitera. Na kierownicy znajduje się także kilka takich gumowatych przycisków do obsługi komputera pokładowego, telefonu czy głośności. Zegary są bardzo eleganckie, panuje tutaj porządek i symetria. Mamy trzy okrągłe tarcze, po lewej stronie analogowy zegarek, po prawej obrotomierz, a na środku prędkościomierz, wewnątrz którego znajduje się wyświetlacz komputera pokładowego. Znajdziemy tutaj wiele ciekawych informacji, ale najgorsze jest to, że żeby skasować na przykład średnie zużycie paliwa, czy prędkość, czy przebieg, trzeba użyć tego tutaj dodatkowego czegoś w okolicach zegarów. Nie wiem po co, skoro mamy całkiem sporo przycisków na kierownicy. Ale całość jest czytelna, robi dobre wrażenie i pasuje do klimatu tego auta. Na drzwiach mamy miękki podłokietnik, miękki skórzany boczek, ładne detale na dole, kieszeń, średnio pojemną, ale półlitrowy napój się zmieści. Przy tej kieszeni jest także przycisk do otwierania bagażnika. Najfajniejsze jest jednak ultra wygodne umiejscowienie sterowania fotelem. Dzięki temu unikamy tych sytuacji, w których poszukujemy przycisków gdzieś tutaj na boku i domyślamy się, który suwak jest od jakiej funkcji, bo wszystko widzimy na własne oczy. A skoro już mowa o fotelach, no to nie sposób nie wspomnieć, że są one niesamowicie wygodne, mają długie siedzisko, miękkie. No trzymania bocznego, chociaż właściwie jest ono wystarczające jak na charakter tego samochodu. Miejsca jest tutaj dużo, bardzo dużo w każdym kierunku. No i sprawdźmy, czy tak samo będzie z tyłu. Po pierwsze, wsiada się tutaj bardzo łatwo. Zwróćcie uwagę, jak wielkie są drzwi i jak szeroko się otwierają. A skoro już o nich mowa, to mamy tutaj taki zamykany schowek, który wygląda jak popielniczka, ale emblemat wskazuje, że do tego nie służy. Jest także przycisk do uruchomienia podgrzewania tylnych siedzeń. Jeśli chodzi o miejsce, jest dobrze, bardzo dobrze, choć mam wrażenie, że siedzę dosyć wysoko. Ale siadając sam za sobą, mam spory zapas na nogi oraz nad głową. No i do dyspozycji miękką, wygodną kanapę. Tunel środkowy jest bardzo duży, więc osobie na środku nie będzie zbyt przyjemnie. Na środku też taka szufladka z gniazdem zapalniczki, kratki nawiewu. Do dyspozycji także podłokietnik z zamykanym schowkiem oraz skromnymi uchwytami na kubki. W kombi istnieje możliwość złożenia oparcia. Robimy to w ten sposób. Składamy sobie zagłówek. I jest to genialne, ponieważ otrzymujemy ogromną, płaską, równą przestrzeń bagażową. Dodam jeszcze, że gdybyśmy to oparcie niedokładnie tutaj dopchnęli i nie zamknie się, to będzie nam się wyświetlał komunikat na komputerze. Bardzo miło ze strony Mercedesa. A i z racji tego, że już za chwilę zapomnę Wam powiedzieć o tym, jaka jest pojemność bagażnika w sedanie, to teraz informuję, że wynosi ona 540 litrów. No i czas na nasze walizki. Klapa bagażnika w naszym egzemplarzu otwierana jest elektrycznie. Pojemność kufra to 690 litrów, czyli gigantyczna i to faktycznie widać na pierwszy rzut oka. Co ciekawe, istniała opcja z trzecim rzędem siedzeń i wtedy pasażerowie siedzieli tyłem do kierunku jazdy. To taka opcja raczej dla dzieci, no ale zawsze miło mieć wybór. W bagażniku, który wykończony jest niezwykle ładnie i elegancko, no nie ma tutaj lipy, na przykład rączki są metalowe, a nie z plastiku przykrytego jakimś chromem. Mamy tutaj oczywiście takie zaczepy, zapalniczkę, to znaczy gniazdko zapalniczki. Tutaj dostaniemy się do trójkąta ostrzegawczego oraz zmieniarki i bezpieczników. Pod podłogą miejsce na koło zapasowe, chociaż zgodnie z sugestią producenta, który zamieścił tutaj taką uroczą instrukcję, możemy to koło wyciągnąć, dzięki czemu przewieziemy jakieś wyższe przedmioty. Wygląda mi to na jakąś szafkę. Tutaj druga otwierana część, oczywiście wszystko jest na teleskopach, bardzo miło. Bagażnik posiada także taką przegrodę oddzielającą przestrzeń pasażerską od tej załadunkowej. No i czas teraz na test walizek.
test zdany bez najmniejszych problemów. Mamy jeszcze tutaj bardzo dużo przestrzeni. Myślę, że spokojnie zmieścilibyśmy co najmniej jeszcze jedną średnią walizkę. A teraz już ruszajmy w drogę sprawdzić, jak ten samochód się prowadzi. Zawieszenie W211 składa się z kolumn McPhersona z przodu i wielowahaczy z tyłu. Niby standard w tej klasie, ale niemiecki producent poszedł o krok dalej, gdyż w kombi, które oznaczane jest jako S211, jeśli chcemy być dokładni, na tylnej osi umieszczał w standardzie Airmatic, czyli pneumatykę. System ten dba o samopoziomowanie tyłu nadwozia, przydatne podczas przewożenia ciężkich bagaży. W opcji było jeszcze rozszerzenie tego systemu, obejmujące również przednią oś. Drogie w serwisowaniu, ale za to wznoszące komfort na wyższy poziom. Ten samochód prowadzi się pewnie, jest bardziej sztywno niż spodziewałbym się po Mercedesie. Można w zakręty wchodzić szybko i odważnie, ale już podczas takiego slalomu czujemy typowe pływanie, jakby koła najpierw skręcały, a potem reszta nadwozia nadrabiała ten manewr. Miłym zaskoczeniem jest dla mnie układ kierowniczy, który stawia wyraźny opór, przez co lepiej i łatwiej jest mi wyczuć auto. Testowany egzemplarz to kombi z 2007 roku o oznaczeniu 320 CDI, czyli z 3-litrowym dieslem pod maską. Nie jest to jakoś mocno wysilona jednostka, ma tylko 224 konie mechaniczne, ale i tak zapewnia bardzo dobrą dynamikę, bo setkę osiąga w niecałe 7 sekund, a maksymalnie może pojechać 250 km na godzinę. Przed nami test elastyczności, który odpowie, jak to auto może zachowywać się na trasie podczas wyprzedzania. Zmierzę czas potrzebny na przyspieszenie od 60 do 90 km na godzinę. Gaz do dech. Wynik to 3,3 sekundy, czyli bardzo dobrze, chociaż nie czuć tego wciskania w fotel tak samo, jak nie czuć tutaj wysokich prędkości. Być może wpływ na to ma dobre wygłuszenie wnętrza, ale na to odpowie nam już decybelomierz. Przy prędkości 90 km na godzinę wynik to 55,3 dB, a pomiar z autostrady zobaczycie w tabeli. Widoczność nie stanowi tutaj żadnego problemu. Auto ma klasyczną, praktyczną sylwetkę z wieloma przeszkleniami, a do tego na masce ten charakterystyczny celownik, który naprawdę w praktyce pomaga podczas parkowania przodem. Do tego oczywiście czujniki parkowania przód i tył. Poziom bezpieczeństwa oceniony na 5 gwiazdek NCAP, nic dziwnego. A jak poszło w IIHS, w końcu w USA E-klasa też była w sprzedaży. Przy zderzeniu czołowym ocena good, czyli też najlepsza. Nie mogło być inaczej. Majętni klienci, do których Mercedes uderza ze swoją ofertą, dbają o bezpieczeństwo swoje i swoich rodzin. E320 CDI jest szybkiem, a nie jest łatwo jeździć oszczędnie, kiedy mamy pod maską ponad 200 koni mechanicznych. Z drugiej strony skrzynia biegów nie zachęca do agresywnej jazdy, poza tym jest korzystnie zestopniowana, bo na autostradzie możemy jechać sobie 140 km na godzinę przy obrotach rzędu 2200. Wyniki naszego testu przeprowadzonego na trasie, na autostradzie oraz w mieście wyświetlamy właśnie teraz na grafice. Zakup Mercedesa to nie jest prosta sprawa. Sporo gadżetów i różna przeszłość mogą nieźle namieszać w naszym portfelu po zakupie. Po pierwsze, część samochodów to były auta taksówkarzy albo menedżerów w firmach, które robiły ogromne przebiegi. Druga sprawa to stan konkretnego egzemplarza. Jeśli poprzedni właściciel szczędził na porządnych naprawach i częściach, no bo kto by się spodziewał, że Mercedes będzie drogi w utrzymaniu, to możemy trafić na zaniedbane auto i wtedy zakup będzie najmniejszym wydatkiem, który nas czeka. E-klasę można kupić nawet za mniej niż 10 tysięcy złotych. 11, 13 to już spory wybór z różnymi silnikami. Najdroższe są te sygnowane przez AMG z potężnymi i mocnymi V8-kami. Wydatek w zakresie 90, a nawet 190 tysięcy. To niezwykle ciekawe, że rozstrzał cenowy jest tak wielki. W cenie najładniejszych W211 możemy już spokojnie znaleźć W212 w słabszej wersji albo gorzej wyposażonej. A pełna lista ogłoszeń tego modelu na Automoto dostępna jest jak zawsze w prawym górnym rogu oraz w linku w opisie. Mercedes W211 był modelem światowym nie tylko ze względu na to, że oferowano go w różnych krajach, ale także produkowano w wielu fabrykach na całym globie. Oprócz Niemiec można wymienić takie lokalizacje jak Meksyk, Egipt, Malezja, Tajlandia, Indie czy Chiny.
Jeśli chodzi o silniki, to dali tu dosłownie wszystko. Jest 19 jednostek do wyboru i w sumie ma to sens, bo potencjalni odbiorcy też byli bardzo różni. Zaczniemy od benzyn. E200 kompresor to taki ówczesny downsizing po sztutgarcku, bo pojemność wynosi zaledwie 1,8 litra, a moc od 163 do 184 koni mechanicznych. Nie jest to jakaś degradacja tego modelu. W poprzednich generacjach występowały wolno sące dwulitrówki, które były słabowite, więc cieszmy się, że zamiast nich dali coś mocniejszego z kompresorem, nawet jeśli pojemność nieco spadła. Jest to rozsądne rozwiązanie łączące sensowne zużycie paliwa z osiągami na poziomie najmniejszej V6. E200 kompresor przyspiesza do setki w około 9 sekund, a prędkość maksymalna wynosi 230 km na godzinę. E240 ma pojemność 2,6 litra i generuje 177 koni mechanicznych. E230 2,5 litra, 204 konie. E280 ma już pojemność 3 litrów, również V6, moc 231 koni. Setkę osiąga w 7,3 sekundy, a Vmax to 250 km na godzinę. E320 ma pojemność odpowiadającą kodowi, czyli 3,2 litra, moc 221 koni mechanicznych. E350 również logicznie oznaczone, 3,5 litra, 272 konie. Ostatnia V6 w gamie to E350 GDI, 3,5 litra pojemności, 292 konie mechaniczne. Ma bezpośredni wtrysk paliwa, co utrudnia i podnosi koszt instalacji LPG, ale za to pozostałe V6 nie mają nic przeciwko, aby być zasilanym gazem. I wiele osób z tego korzysta. E240 i E320 to silniki starszej konstrukcji o kodzie M112, które są bardzo trwałe. Reszta V6 to już jednostki z rodziny M272 o gorszej opinii. Teraz to, co lubimy w Mercedesie najbardziej. Dwie V8, E500 i E550. Pojemność odpowiednio 5 oraz 5,5 litra. Generują 306 oraz 390 koni mechanicznych. A najlepsze w tym wszystkim jest to, że wyglądają normalnie, nie są jakoś usportowione i na pierwszy rzut oka trudno je odróżnić z wyglądu od na przykład E200 CDI. Konkretne slipery, które niejednemu dadzą popalić na światłach. Słabsza jednostka potrzebuje do setki 5,9 sekundy, a mocniejsza 5,3. Jednak jak ktoś chce być nie tylko niedościgniony, ale także zauważony, to kupuje coś z logo AMG. E55 AMG ma 5,4 litra pojemności i 476 koni mechanicznych. 100 km na godzinę w mniej niż 5 sekund. Słabo? No to proszę bardzo. Pod koniec produkcji dołączyła wersja E63 AMG. 6,2 litra i 514 koni mechanicznych. Wygodna limuzyna, która wykręca setkę w 4,5 sekundy. Marzenie wielu z nas. Wśród używek można także sporadycznie spotkać wersję E200 NGT, czyli zasilaną gazem CNG. Było to rozwiązanie fabryczne, szkoda tylko, że tak mało stacji tego typu w Polsce. Diesle to też spora lista. Najmniejszy silnik ma pojemność 2,1 litra, 4 cylindry i pochodzi z rodziny OM646. Zasilanie typu Common Rail, podobnie jak wszystkie diesle w tej generacji. Występuje on w czterech wariantach mocy. E200 CDI 122 i 136 koni oraz E220 CDI 150 i 170 koni mechanicznych. Niby szału nie robi, jednak te mocniejsze wersje oferowały już przyzwoite osiągi. Na pewno jest wielu, dla których liczą się koszty eksploatacji, a pod tym względem 2.1 jest faworytem. Przyspieszenie do 100 km na godzinę od 11,7 do 8,4 sekundy. Więc w porównaniu na przykład do W124 z silnikiem 2.0D o mocy 75 koni mechanicznych i tak jest piorunująco szybko. Dalej mamy motory o większej liczbie cylindrów. E270 CDI ma ich 5 w rzędzie, 2,7 litra pojemności i 177 koni. Niewiele więcej od 220 CDI. Osiągi też zbliżone. Jest to silnik z rodziny OM647. Kolejna opcja to E280 CDI w układzie R6 o pojemności 3,2 litra, moc 177 koni. Mocniejsza odmiana tej jednostki ma oznaczenie 320 CDI oraz 204 konie. Te silniki zostały zastąpione przez E280, E300 i E320. Kody te oznaczają 3-litrową V6 z rodziny OM642. Moc to odpowiednio 190, 211 i 224 konie mechaniczne. Najmocniejsza to ta, którą dzisiaj testuję.
Wisienką na torcie jest V8 o kodzie E400 CDI o mocy 260 koni oraz E420 CDI, który generuje 314 koni mechanicznych. Prawdziwa skarbonka na kołach. Inżynierowie chcieli się popisać i coś poszło nie tak. Wiem, że niesamowity moment obrotowy, brzmienie i tak dalej, ale odmiana E400 CDI ma osiągi jak E320 CDI, którą dzisiaj testuję. A więc podsumowując, możemy wybierać spośród R4, R5, R6, V6 i V8. Czy komuś z Was jeszcze czegoś tutaj brakuje? W211 można kupić z sześciobiegową manualną skrzynią albo automatem o 5 lub 7 przełożeniach w zależności od wersji silnikowej. Skrzynie automatyczne to hydrokinetyki. Napęd przenoszony oczywiście na oś tylną. Istnieją także wersje Formatic, czyli z napędem na 4 koła, gdzie przód jest automatycznie dołączany. Awaryjność. Podstawowy problem egzemplarzy przedliftingowych to SBC, czyli sterownik i pompa wysokiego ciśnienia, które dbają o maksymalne wykorzystanie siły hamowania każdego z kół z osobna. Super system podnoszący poziom bezpieczeństwa. Można by o tym cały odcinek nagrać. Samo urządzenie było dość awaryjne, a jeśli ktoś ma nadzieję, że mnie wyjątkowo ta usterka ominie, to na dodatek Mercedes, oczywiście w trosce o swoich klientów, założył skończoną liczbę użyć. W związku z tym, po pewnej liczbie hamowań wyskoczy komunikat, że SBC wymaga wymiany. Nie radzę ignorować takiej wiadomości czy stosować pół środków, bo oszczędność na układzie hamulcowym to ryzyko dla nas i innych użytkowników dróg. Koszt samych części to kilka tysięcy złotych plus robocizna. Na całe szczęście Mercedes stosował to rozwiązanie tylko do liftingu, bo zalała ich fala krytyki. Kolejnym problemem jest zawieszenie pneumatyczne. Elementy gumowe układu zużywają się z czasem, co kończy się nieszczelnościami i opadaniem zawieszenia. Podobnie z kompresorem. Kiedyś nadchodzi kres jego pracy. Dobrze, że nie jest tak drogo jak kiedyś. Są zamienniki i firmy specjalizujące się w regeneracji Airmatica. Ale i tak warto przed zakupem zwrócić na to uwagę. Dość awaryjne okazały się kluczyk i stacyjka bez tradycyjnego grota. Kluczyk nazywany przez użytkowników rybką zawodzi. Po prostu przestaje działać i jak mamy szczęście, to możemy skorzystać z zapasowego kluczyka. Ale jak mamy pecha, to jest to problem ze stacyjką i auto nie odpali bez pomocy fachowca. Ogólnie elektryka jest tutaj sporym problemem. Na obronę Mercedesa powiem jednak, że w tamtych czasach mało które auto miało jej aż tak dużo, więc jest się co psuć, a szukanie przyczyn i naprawa to nie jest zadanie dla pierwszego lepszego warsztatu. Napęd na 4 koła nie jest przesadnie awaryjny, ale może dojść do zużycia skrzyni rozdzielczej. Pamiętajmy, że tam też trzeba olej zmieniać. Skrzynie biegów mają dobrą trwałość, proporcjonalną do obciążeń, jakie muszą znosić, więc im mocniejszy silnik, tym większa szansa, że skrzynia jest zmęczona. Rozrzut spory, jedna znosi 240 Nm, a druga musi mierzyć się z momentem rzędu 730 Nm. Najczęściej siada konwerter skrzyni biegów. Trzeba wziąć pod uwagę także to, że używane E-klasy często mają duże przebiegi, co grozi nam sporymi wydatkami. Może czekać nas wymiana turbiny, układu wtryskowego czy napędu rozrządu. A skoro już o tym wspominam, to wszystkie silniki mają trwały łańcuch, ale jego wymiana, która może nas czekać, będzie droga. W211 jest znacznie bardziej odporny na korozję od swojego poprzednika. Po prostu wiele elementów wykonano z aluminium. Tylko uwaga na podwozie, które warto obejrzeć przed zakupem. Generalnie jednak, jeśli kupimy zadbany egzemplarz i nie będziemy szczędzić na serwisie i częściach, to samochód powinien nam posłużyć jeszcze długo. No właśnie, jak się ma sprawa z potencjalnymi wydatkami? W pierwszej tabeli prezentujemy Wam koszty przeglądu zerowego, który warto zrobić po zakupie auta używanego, a w drugiej koszty poważniejszych napraw mechanicznych i blacharskich. Jeśli szukacie części lub akcesoriów motoryzacyjnych, zajrzyjcie na Oto Moto Części, link jak zawsze w prawym górnym rogu oraz w opisie. I jeszcze mały fun fact. Czy ktoś z Was pamięta Men in Black 2, czyli drugą część Facetów w czerni? Niezły film, w którym główny bohater Will Smith, ten co z liścia potrafi dać, miał służbowe W211, które zdecydowanie wyróżniało się na tle agencyjnych samochodów, czyli Fordów Crown Victoria. Jeśli chcesz, aby to Twój samochód pojawił się w filmie, pisz do nas na adres youtube@otomoto.pl. A teraz czas krótko podsumować test. Co nam się spodobało w E-klasie W211? Bardzo szeroka gama silnikowa, w której znajdziemy coś zarówno dla szukających oszczędności na paliwie taksówkarzy, jak i tych, którzy oczekują świetnego przyspieszenia i wrażeń. Wnętrze ma wspaniały mercedesowski klimat, świetnie znosi upływ czasu i ogromne przebiegi, do tego jest przestronne, a bagażnik wręcz gigantyczny, no i blacharka, znacznie lepsza niż u poprzednika.
A co może wkurzać w tym modelu? Rozbudowana elektronika, która może sprawiać kłopoty, drogie części oraz naprawy, no i coraz trudniej na rynku wtórnym o zadbany egzemplarz. Wysokie przebiegi możemy zaakceptować, ale jeśli trafimy na samochód od właściciela, który szczędził na naprawach, to może być źle. Tymczasem ja Wam dziękuję za oglądanie, zachęcam do subskrybowania kanału, zostawiania łapek w górę, pisania komentarzy i do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się ciepło, cześć! Klapa bagażnika. Ewan Wszechmogący. To jest Mercedes... Nie. Tak, no. Dobrze.